Dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, pani minister, odniosę się do uzasadnienia wniosku z informacji bieżącej. Tak naprawdę, pani poseł, to rewolucyjne zmiany miały miejsce w poprzednich dwóch kadencjach i ta rewolucja niestety miała swoje ofiary, a tymi ofiarami były dzieci, na których przeprowadzono szkodliwe eksperymenty pedagogiczne. Tym szkodliwym eksperymentem pedagogicznym było między innymi obniżenie wieku szkolnego czy demontaż liceów ogólnokształcących. Dzisiaj rzeczywiście mamy dobrą zmianę i ta dobra zmiana polega na tym, że przede wszystkim przywracamy wolność rodzicom co do wpływu i wyboru wieku szkolnego, jeśli chodzi o dzieci sześcioletnie, ale przede wszystkim odbudowujemy wiarygodność państwa, wiarygodność rządu i odpowiedzialność państwa za edukację. Jedną z tych zmian jest to, że pani minister rozmawia, że pani minister przeprowadza debaty, że nie tak, jak niektórzy oczekują, że będą już rozwiązania, na którymi będziemy debatowali, tylko debata ma wypracować te rozwiązania. I za to chyba myślę, że możemy dziękować, a nie krytykować tak prowadzone debaty. Ale moje pytanie dotyczy właśnie efektów i dorobku tychże debat. Wiemy, że dyskusje są na tych debatach, dotyczą systemu szkolnego, a więc ustroju, finansowania i programu. I chciałam tutaj się zapytać pani minister, jak właśnie dyskutanci, jak uczestnicy debat odnoszą się do koncepcji przywrócenia liceum ogólnokształcącego, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, porządnie przygotowującego i kształcącego młodych Polaków, zniszczonego i zdemontowanego za czasów rządów PO-PSL. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.